Naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empik Go. Na początek sprawa szczególna. Napisała do mnie rodzina dziewczynki, o której była mowa w sprawie dla reportera. W tym odcinku, gdy pojawiła się Tamara i zaczęła grać na bębenku i coś tam nucić pod nosem. No i niestety całkowita kompromitacja tej szamanki sprawiła, że w ogóle temat owej dziewczynki Poli zszedł na dalszy plan. Rodzina myślała, że uda się zebrać trochę pieniędzy, ale się nie udało, bo odcinek zdominowała ta wariatka z czaszkami i z bębenkiem. Więc mam propozycję. Naprawmy to. Naprawmy to i pokażmy, że widzowie Dziennikarskiego Zera mogą naprawdę komuś pomóc w przeciwieństwie do kryształowych czaszek sprzedawanych przez Tamarę González-Pérez. Więc teraz na ekranie zobaczcie link do skarbonki, którą założyłem. Siepomaga.pl/ Przepraszamy za Tamarę. I tam zbierzmy pieniądze dla Poli. Ile się uda, tyle się uda, ale spróbujmy naprawić krzywdę, jaką wyrządziła tamta... Dobra, nie będę już mówił kto. W każdym razie pod filmem też jest odpowiedni link. Zachęcam do wpłat. Już kiedyś trochę spektakularnych wpłat zrobiliśmy, więc powtórzmy to. No. Ktoś może zapytać, całkiem słusznie, jak zaoszczędzić pieniądze, żeby potem wpłacić je na Pole. Jak zgromadzić odpowiednią sumę, by pomóc tej dziewczynce? Otóż doradzam. Pierwszy krok, jaki przychodzi mi do głowy, to nie kupować książki Mai Staśko pod tytułem Hejt Polski. To jest najgorsze, co możecie zrobić. Gdyby wam przyszło do głowy, że kupicie tą książkę, to po prostu tego nie róbcie, a zaoszczędzone pieniądze, tam 30 parę złotych, wpłaćcie na Pole. Nie mogę powiedzieć, że w sensie prawnym zostałem okradziony. To byłoby nieprawdą. Po prostu ja sam jestem frajerem. Sam to sobie zrobiłem, sam tą książkę zamówiłem, zapłaciłem za nią. Maja nie przystawiła mi noża do brzucha, ale co zrobić? Czuję się okradziony. Czuję się okradziony, bo kupiłem tą książkę z myślą, żeby sprawdzić, jak bardzo jest zła. Ale to kurwa nawet nie jest książka. To nawet nie jest książka. To jest jakaś kpina, a nie książka. To jest bliżej jakiejś instalacji artystycznej w jakimś pseudomuzeum, gdzie ktoś zrobi kupę i wszyscy mówią kupa. I to jest właśnie kupa. Tak wygląda nowoczesna kupa. Wiecie, co to jest? To jest książka, na której, i teraz nie żartuję. Adam, będę ci podawał strony kolejnej, będziesz pokazywał, co tam jest. To jest książka, gdzie na kilkuset stronach Maja zamieściła screeny z Twittera i Instagrama, komentarzy ludzi. Rozumiecie to? Na początek jest taka tam stroniczka wstępu, o dwie, a potem komentarze. Wypierdalaj. 17.42, 16 września 2021 roku. Przechodzimy dalej. Maja, pokaż cycki i pupę. Zamknij mordę. Myj okna. Ty jesteś tak brzydka, że nikt ci do ust nie da. Do roboty się weź. Maja, sraśko. Maja, usiądź. Would you like to see my cock? Prawda boli. Codziennie otrzymujesz groźby gwałtu? Ciekawe, XD. Nie zestraj się. O człowieku, mordo. W łeb się pierdolni. I takie komentarze, rozumiecie, przez kilkaset stron. Zobacz. Adam, weź, pokaż do kamery. Zobacz to. O. Głos w sprawie zabrała ekspertka od geopolityki, wojskowości, dyplomacji, wojny hybrydowej oraz walki informacyjnej. Zdjęcie niepowiązane. Na zdjęciu jest Maja Staśko. No niesamowity hejt, ale... O Jezu, czekaj, dobra. To jest dobre. Wrzuciła zdjęcie, że ktoś do niej dzwonił i nie odebrała. Oddzwoń jest napisane. Zobaczcie sami. No przecież to są po prostu... To są jaja. Zapłaciłem za to ponad 30 zł. To jest nieprawdopodobne niszczenie zasobów tej planety. Marnowanie papieru, marnowanie ludzkiej pracy, marnowanie prądu. Wszystko po to, żeby oszukać ludzi, że się sprzedaje książkę, podczas gdy to ma tylko kształt książki. To wygląda jak książka, ale to nie jest książka. Kurwa, to w ogóle nie jest książka. To jest po prostu skam. To jest bezwstydny skok na kasę. Niespotykany wręcz skok na kasę. Maja, w sensie prawnym nie okradłaś mnie, ale
uważam się za okradzionego. Mam prawo się tak uważać. Dla mnie, w moich oczach jesteś złodziejką. Ostatnio mamy pecha do wszelkiej maści szamanów. Nie daj Boże, jeszcze jak szaman pisze książkę równocześnie, to już widzicie, co wychodzi z tego pod. No w każdym razie dopiero co mieliśmy Tamarę, a teraz mamy Jakuba Czarodzieja. Jak nie Tamara odczadzająca sobie dymem genitalia. To Jakub Czarodziej, opowiadający niestworzone rzeczy na temat Ukraińców. Odczłowieczający ich, szczujący na nich, udający, że nie chce wywołać nienawiści wobec Ukraińców, a tak naprawdę widać, że to jest jego jedyny cel. Do tej pory, może ja jestem jakiś dziwny, nie zaglądam w te zakątki internetu, nie wiedziałem, że ktoś taki jak Jakub Czarodziej istnieje. Jeśli tego też nie wiedzieliście, to prawdopodobnie dobrze z wami, ale w ostatnim czasie niestety dość łatwo było trafić na tą dziwną personę. Okazuje się jednak, że śledzi go jakieś 700 tysięcy ludzi na Facebooku, czyli całkiem dużo. Czyli to nie jest teraz tak, że ktoś mi powie, o, promujesz jakiegoś odklejeńca. Nie, on już jest wypromowanym odklejeńcem. On już jest odklejeńcem z mainstreamu odklejeńców. On jest tam kimś naprawdę poważnym, poważanym, mimo że wariat. Mówimy więc o czarodzieju z dużymi zasięgami i niebezpiecznymi zaklęciami. Niebezpiecznymi, bo takiego wysrywu antyukraińskich kłamstw dawno w internecie nie widziałem. Przepraszam za to brzydkie słowo, ale inaczej tych mądrości z dupy nie da się określić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie bzdury opowiadają ludzie w przestrzeni publicznej i jak są w stanie okłamywać swoich odbiorców. Jest to o tyle ważne, że raz na jakiś czas na pewno natraficie na kogoś, kto widział film Jakuba Czarodzieja i będzie powtarzał tezy wygłaszane przez owego czarodzieja jako swoje własne i będzie mówił, tak właśnie jest, włącz myślenie, połącz kropki, wyłącz telewizję, zacznij samodzielnie myśleć. To z myślą o właśnie takich osobach, o spotkaniach z takimi osobami nagrywam ten odcinek. No to przyjrzyjmy się tym toksycznym wysrywom, będę się im przyglądał chronologicznie, mniej więcej tak jak nagrany jest, film owego Jakuba Czarodzieja, chociaż tam eskalacja następuje, jego wewnętrzny wkurw jest coraz większy z każdą sekundą i coraz głupszy, ale do tego oczywiście dojdziemy. Witam was serdecznie, moi drodzy. Marka Siemanko. Czarodziej. Jest pewien temat, Marka który Czarodziej. Naprawdę wkurwia Polaków. Mówi się o nim coraz częściej, ale oczywiście nieoficjalnie, tylko gdzieś tam po cichu, na ucho. No bo wiadomo, jeżeli powiesz to głośno, to ci się zarzuca od razu, że jesteś nieludzkim bydlakiem, z zerową empatią, nie masz wyrozumiałości, jesteś zły. Ale może na spokojnie, po kolei. Od razu mówię, że to wideo nie namawia absolutnie do żadnej nienawiści, a jest jedynie opisem tego, co się aktualnie dzieje. Absolutnie, ja do żadnej. Ja tylko opiszę to, co ma miejsce. To opisuj, dawaj. To, co faktycznie ma miejsce. Dawaj, opisuj. Na wstępie zaproszę cię do stolicy Polski, czyli do Warszawy. I spacerkiem pójdziemy sobie pod Centralną Bibliotekę Narodowego Banku Polskiego. Jeszcze raz. Narodowego Banku Polskiego. No i co? Nie zgadniesz, jakie flagi tam wiszą w szybach i tak dalej. Nie zgadnę, jakie tam flagi wiszą w szybach i tak dalej. No skoro się tak wkurwiłeś, bo widać, że aż cię nosi, no to spróbuję zgadnąć. Zapewne są to flagi ukraińskie, bo ty wyglądasz właśnie na typa, który jak widzi flagę jakąś, która jest w innych barwach, to masz z tym jakiś gigantyczny problem, nie wiem. Masz wytatuowaną flagę biało-czerwoną na ręku. Może ty się czujesz między flagami ukraińskimi jak kibic Legii między fanami Arki Gdynia. Może ty myślisz, że to jest jakaś permanentna konfrontacja. Mam wrażenie, że na co dzień ludzie nie przejmują się tak bardzo, że jakaś flaga wisi, o ile ta flaga nie jest flagą jakiegoś okupanta. No to jest jasne. Natomiast co ci tak przeszkadza w tych ukraińskich flagach, że tam wiszą? Nie rozumiem. To zaburza. Co to zaburza w zasadzie dla ciebie? Co ci to zmienia w życiu, że przejdziesz i będzie tam wisiała ukraińska flaga i może jakiemuś Ukraińcowi
zrobi się miło. Ale dobra, okej. Pojechałem tam. Pojechałem tam zobaczyć, o co z tymi flagami chodzi. Ile tych ukraińskich flag jest. No i sami zobaczcie. To tu miałem przyjść? Tu? Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego? Tu, gdzie wiszą na masztach trzy polskie flagi? I gdzie tam wzdłuż wiszą kolejne polskie flagi? I gdzie nad nami, tam na górze, też dwie polskie flagi? Ty, czarodziej, czy ja jestem we właściwym miejscu? Co ty tu wyczarowałeś w ogóle? Przecież tu są same polskie flagi. Ja do tej pory nie miałem... nawet kwiatki są biało-czerwone. Ja do tej pory nie miałem pojęcia, że w Warszawie jest tyle polskich flag. Czy ty jesteś normalny? Znaczy, nie, to pytanie w ogóle nie padło. Sorry, wycofuję. Czy ty będziesz tak celowo oszukiwał ludzi, którzy gdzieś tam mieszkają 500 km od Warszawy, 600 albo 400 i mówisz, przyjedźcie, zobaczcie, są tutaj Warszawę, same ukraińskie flagi, uuu! Ty, no to są same polskie flagi, człowieku. W łeb się puknij, kwiatki są biało-czerwone. Jest jedna ukraińska tu na małym maszcie, a za nią jest zaraz Polska i Unii Europejskiej. To jest jedyne miejsce. Natomiast widzę tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, dwanaście polskich flag. A jeszcze pewnie kilku nie zauważyłem. Debilu j***ny. Żeby to jakaś naklejka chociaż była, taka wlepka z barwami ukraińskimi. To jeszcze byśmy zahaczyli jakoś o prawdę. Ale tu nie ma nic, to są same polskie flagi. Może on myśli, że to takie pod P, takie to jest U, jak Ukraina, a nie Polska walcząca. Przepraszam, czy tu były jakieś ukraińskie flagi niedawno? Pani mówi, że nie kojarzy. Następnie spacerkiem bardzo niedaleko przejdziemy pod Muzeum Wojska Polskiego. Nie krzycz, kurwa! Zgadniesz, w jakich barwach świeci wieczorem Muzeum Wojska Polskiego. No teraz już faktycznie nie zgadnę, bo wcześniej mnie zaskoczyłeś. Powiedziałeś, nie zgadniecie, jakie tam flagi wiszą. I myślałem, że to nie będą flagi polskie. A to były flagi polskie. Więc teraz już się nie dam nabrać. Nie powiem, że to być może jest podświetlone w ukraińskich barwach, bo może w biało-czerwonych. Tylko ty tak po prostu nie dopowiadasz, bo nikt tego nie weryfikuje. Ale ja zweryfikowałem. Przejdziemy się spacerkiem jeszcze na przykład na Rondo Daszyńskie. No. I tam są takie nowoczesne wieżowce, wiesz, że one wyświetlają różne reklamy i tak dalej. I na jednym jest taka ogromna flaga wyświetlona. Nie zgadniesz, jakiego kraju? Pewnie Polski. Generalnie nie będę wymieniał wszystkich miejsc, ale na sam koniec po prostu zrobimy rundę po stolicy Polski i sam zobaczysz, jakich barw jest tutaj więcej. Dobra, to zrobiłem rundę po stolicy Polski i sam zobaczyłem, jakich barw jest tam więcej. Ty, no same ukraińskie flagi, patrz. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. To barwy ukraińskie, tak? Biało-czerwone, tak? O to ci chodziło? Bo wszędzie rzeczywiście to. Powiedzcie mi, bo ja tego nie rozumiem, co to ma wspólnego z pomaganiem? Co to ma wspólnego z pomaganiem? Bo ja, kurwa, nie mam pojęcia. To, że ty, kurwa, nie masz pojęcia, to widać. Natomiast chętnie ci wyjaśnię. To znaczy, co flagi, które nie istnieją, ukraińskie, mają wspólnego z pomaganiem? No nic. Znaczy, twoje urojenia nie mają nic wspólnego z pomaganiem. To jest prawda. Natomiast gdyby rzeczywiście cała Warszawa była w ukraińskich barwach, to ci powiem, co to ma wspólnego z pomaganiem. To są gesty. To są gesty wobec ludzi, którzy uciekli przed wojną. Gesty mające im pokazać, że mogą czuć się tutaj swobodnie. Że tu żadni Rosjanie ich nie zaatakują. Że są widziani z otwartymi rękami. Że my, Polacy, ich wspieramy. Chociażby mentalnie. Że jesteśmy z nimi. To jest gest solidarności. Rozumiesz to, cymbale, czy tego nie rozumiesz? A mimo wszystko nie przefarbowałem sobie flagi na ramieniu.
A szkoda, bo wstyd robić Polakom. Weź przemaluj tą flagę na jakąś inną. Milionerami nie są. Na co dzień nie stać ich nawet na wynajem kawalerki, więc mieszkają w wynajętym pokoju. Za 900, za 1100, za 1300 zł. Tacy już bardziej zamożni, wiesz. Ludzie ledwo wiążą koniec z końcem. Pracują sobie w różnych miejscach. Jakoś sobie, kurwa, radzą, a mimo to znaleźli jeszcze grosza, żeby wspomóc sąsiadów, nie? Zresztą macie wzrok, macie no i co, no wspomogli, chcieli to wspomogli. Chyba dobrze wiecie, że absolutnie Polakom tutaj nie wolno zarzucić tego, że gdy u naszych sąsiadów wybucha wojna, to Polacy, przepraszam, nie pomagali, się odwrócili. Oczywiście. Bo przeszli samych siebie. Mhm. A teraz uwaga, kilka anegdot. No dawaj, dochodzimy do najlepszego fragmentu. Bo ja podniosę ci ciśnienie. Znaczy, podnieśmy ciśnienie. Ja powtarzam, tylko opowiadam. Ja tego nie robię, ja tylko opowiadam. I tutaj mam kilka fajnych informacji. Zaczniemy od takiej. Nowoczesne osiedle na Warszawskiej Woli. Nowoczesne. Które? Wiesz, podaj adres. Zamknięty obieg. Co to jest zamknięty obieg? No wyjebane w kosmos. No nowoczesność, kurwa, pełną parą. No wiem, widziałem, byłem i tak dalej. Ale czemu tam nie mieszkam? No, słuchaj. 35 metrów kwadratowych czemu wynajem, tam nie mieszkasz? To jest kwota 3500 zł. Czyli ci nie stać, kurwa. Pamiętasz, co powiedzą o wszystkim, na co ci nie stać? Opowiedz o zegarkach, na które ci nie stać. Sporo, nie? Większe mieszkania to już jest 4200, 5000, 6,5, a nawet mieszkanie 90 metrów jest za 14 tysięcy złotych. I uwaga, też już jest wynajęte. No i teraz co? Dostałem pewną informację, że jak wejdziesz na to osiedle, języka polskiego tam nie usłyszysz. I ja wiem, że na... Tak, języka polskiego tam nie usłyszysz. Niestety nie wiemy, jakie to jest osiedle, bo nie podał adresu. Wprawdzie był tam, ale powiedział tylko, że to jest osiedle na Woli. Typowy przykład anegdotyczny, znaczy mówiąc krótko, przykład z dupy. Nie. Bo gdyby podał adres tego osiedla, gdyby podał nazwę tego osiedla, to zapewne by się okazało, że to jest dokładnie tak, jak z polskimi i ukraińskimi flagami na mieście. Czyli by się okazało, że jeden Ukrainiec przypada na 10 Polaków. Ale lepiej takiego adresu nie podawać, no bo wtedy można mówić wszystko. Ja wam powiem, że znam osiedle na warszawskiej Pradze, gdzie języka polskiego nie usłyszysz. Bo tam mieszkają sami Francuzi. A obok sami Marsjanie. I to jest w ogóle totalny odlot. Sami Marsjanie na osiedlu na warszawskiej Pradze. Nie uwierzylibyście, gdybyście tam weszli. Nie? Wchodzisz, a tam kurwa faceci z czułkami, zieloni po prostu. To mówisz, czy ja jestem na planie filmu? Oni mówią, nie, to jest takie zamknięte osiedle tylko dla Marsjan. I ceny tam są takie, że Polaków na nie nie stać. Rozumiecie? Nie stać. Z Marsa przylatują ich stać, a Polaków nie stać. 20 tysięcy za kawalerkę, 40 za dwa pokoje i Marsjan stać. Sami pojedźcie i zobaczcie. Ja tylko opowiadam. Żeby nie było, że szczuję na Marsjan. Ja tylko opowiadam. Nasi sąsiedzi nie uciekali przed biedą, tylko przed wojną, ale skoro mają taki... Ale jakby mieszkali w chujowych miejscach, to byłoby mi przyjemniej, bo mnie nie stać na te mieszkania. To chciałeś powiedzieć. I hajs. No. To może oni sami sobie też powinni pomóc. Nie? No to pewnie a pomagają. Widzę, to oni wyjebali stamtąd, mają w dupie, kurwa, co się u nich dzieje. W dupie mają. I bawią. Świetnie się bawią. Ja widzą moi znajomi, widzi masa ludzi, do czego przejdziemy dalej, a ty, kurwa, Polaku, zarabiający mało co, mieszkający w pokoiku, bo na więcej cię nie stać, na tobie będzie wymuszane, kurwa, że masz im pomagać, bo inaczej to jesteś złym człowiekiem. Ty, nikt nie wymusza na Ukraińcach, żeby im pomagać, na Polakach, żeby pomagać Ukraińcom. O czym ty w ogóle mówisz? Nie spotkałem się z sytuacją, w której ktoś byłby napiętnowany za to, że nie pomaga Ukraińcom. W ogóle nikt mi nigdy nie zadał pytania, czy ty pomagasz Ukraińcom. Adam, czy ktoś cię kiedyś spytał, czy pomagasz Ukraińcom? Adam kiwa głową, że nie. A ze słów czarodzieja wynika, że w ogóle to jest podstawowe, pierwsze zadawane ludziom pytanie. Pomogłeś dzisiaj Ukraińcowi jakiemuś? Nie. Pum, niegodny Polaku. Przecież tak nie jest.
Przecież ty opowiadasz jakieś historie z dupy, ale dopiero dojdziemy, jak bardzo one są z dupy i do tego fragmentu o tych biednych Polakach też wrócimy. Uwaga, ja absolutnie nie bronię Polaków, bo uważam, że naszą dumą, w której jesteśmy znani na całym świecie, to jest chamstwo. Dumą Polaków jest chamstwo, okej. Okay. I kurwa, absolutnie nie wolno tutaj zaprzeczać. Ale coś wam powiem. Wakacje, znaczy no wakacje, okres wakacyjny roku 2022, jak zazwyczaj na ulicach można było widzieć wieczorami, dużo chamstwa, krzyków, wrzasków, sikania w niedozwolonych miejscach, rzucania butelkami, bicia się po ryju i tak dalej. Tak o dziwo w tym roku na ulicach Warszawy ja owszem widziałem bydlackie i zwierzęce zachowania, tylko za każdym razem słyszałem tam bardzo wyraźnie język ukraiński. To jak w tej historii, co jeden gość drugiego zaćgał nożem na Nowym Świecie i słychać było tam język ukraiński. Tylko się potem okazało, że to Polak zaćgał, a Ukrainiec pomocy wzywał. No tyle są warte te twoje opowieści. Podszedłem, jak robiłem ten obchód po mieście z kamerą, podszedłem do policjantów, spytałem się, ej, to prawda, że tu Ukraińcy wszystkich po mordach biją? A oni mówią, że nie. Więc tak się zastanawiam, skąd ty to w ogóle wyczosnąłeś? O co chodzi w tym całym przemówieniu, że czy ty właśnie powiedziałeś, że przez poprzednie lata, dzień w dzień, wieczorami, Polacy robili burdy na mieście, zachowywali się jak bydło, sikali, rzucali butelkami, bili się, ale w tym roku ich nie ma, bo robią to Ukraińcy, to gdzie są ci wszyscy Polacy, którzy się przez lata bili, sikali, rzucali butelkami, przeklinali? Oni znaleźli sobie nową miejscówkę do tego, by robić to bydło? Czy o co tu chodzi? Gdzie są ci Polacy, którzy nam wszystkim przeszkadzali? Oni nagle są okej już? Oni już się nie awanturują? Czy też powiedzieli sobie, nie, zostawmy Nowy Świat tam, zostawmy Ukraińcom, niech oni teraz tutaj walczą, a my będziemy walczyć na przykład na krakowskim przedmieściu. I teraz jak ktoś chce patriotyczną napierdalankę zobaczyć biało-czerwoną, to idzie na krakowskie przedmieście, a tam chodzą fani burd z Ukrainy. W ogóle ty chodzisz po mieście i podlatujesz do ludzi, którzy się biją i nasłuchujesz, w jakim języku się wyzywają? Próbuję to ogarnąć trochę, to co ty tu naopowiadałeś, i mi się to nie trzyma kupy. Znaczy, albo tylko kupy się trzyma. Dobra. Moje znajome, które pracują w knajpach, w drogich restauracjach, są tam kelnerkami, są menadżerkami, mówią jasno, że im się już płakać chce, jak wchodzi ktoś z Ukrainy do restauracji. Po prostu. Osobiście również byłem świadkiem niejednej sytuacji, gdzie siedziałem z moimi przyjaciółmi na obiedzie, na kawce. Wszyscy siedzieli kulturalnie obok jednego stolika, gdzie było chamstwo, rzucanie się kurwa wszystkim, co spod ręką, krzyki, razem z wyjebaniem stolika do góry kołami, i tam też nie było słychać języka polskiego. Co jest nie tak z moim życiem? Co jest ze mną nie tak? Dlaczego ja mam takie nudne życie? Ja prawie codziennie jestem w restauracji. Prawie codziennie. To nie są przechwałki, po prostu fakty. I kurczę, tam się nigdy nic nie dzieje. Podchodzi kelner albo kelnerka, pyta co podać. Ja tam wybieram najtańszą pozycję z karty. Ona potem to przynosi. Czasami jak ci ktoś w tej restauracji spierdzi, to jest wielkie wydarzenie i mówi się o tym przez najbliższe 3 dni. Ty pamiętasz tego typa przy stoliku obok, jak się spierdział. Ale szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio ktoś się spierdział w moim towarzystwie w restauracji. Tam się nic nigdy nie dzieje. A ten ma zajebiście. Pójdzie na Nowy Świat, tu Ukraińcy toczą walki, pójdzie do restauracji, Ukrainiec wywala stół, wcześniej rzuca butelkami. Dlaczego mnie te przygody wszystkie omijają? Czemu? Ja też bym chciał żyć pełnią życia, być świadkiem takich zdarzeń, móc je opisywać, relacjonować. A tu ciągle nic. Jak spotkam w restauracji Ukraińca, to zazwyczaj podchodzi i pyta się, czy woda gazowana, czy nie gazowana. Czekaj, wyciszę to. Dobra. W każdym razie,
Chciałbym być jak Jakub Czarodziej. Chciałbym żyć jak on, żeby coś się działo w tym smutnym życiu. A mam wrażenie, że on przyciąga wszystkie ciekawe zdarzenia i nie zostawia już nic dla innych. Ale dobrze, poszedłem na nowy świat. Poszedłem na nowy świat, gdyż ja w przeciwieństwie do Jakuba Czarodzieja nie mam aż tak wielu znajomych. I musiałem spytać po prostu obcych mi kelnerów, czy to rzeczywiście jest prawda, co ten człowiek wygaduje. Wchodzimy na nowy świat, a więc reprezentacyjne ulice Warszawy, gdzie źli ukraińscy klienci wywracają stoły w restauracjach, a kelnerki płaczą, gdy tylko widzą, że jakiś Ukrainiec wchodzi do środka. O dziwo, pierwsze co się rzuca w oczy, to polskie flagi. Nie wiem, czy to jest jakiś kurwa dzień flagi dzisiaj, czy co, bo tu wszędzie są polskie flagi, to jest aż nienormalne. Proszę mi powiedzieć, czy to prawda, że płacze pani, gdy widzi, że do restauracji wchodzi klient z Ukrainy, bo wie pani, że to będzie po prostu straszne przeżycie. Że będzie się źle zachowywał, będzie chuliganił, może nawet stół wywróci. Nie, absolutnie. Nie wiem w ogóle skąd taka opinia. Muszę przyznać szczerze, że mamy bardzo dużo ukraińskich klientów i absolutnie nie mogę się zgodzić z tym, co pan powiedział. Proszę pani, czy to prawda, że gdy wchodzi klient z Ukrainy, to pani ucieka na zaplecze, żeby tylko pani nie zobaczył, bo to na pewno będzie jakieś bydło totalne, chamstwo, rzucanie kieliszkami, szklankami, wywracanie stołów albo w ogóle jakiekolwiek niekulturalne zachowanie? Nigdy mi się nie przytrafiło. To czasami coś nie są zbyt nastawieni dobrze, jak my nie mówimy po ukraińsku, ale to raz na jakiś czas się zdarza, ale ogólnie ja mam w miarę dobre doświadczenia z takimi gośćmi. Siemanko, słuchaj, ty widzę, tak jesteś wysportowany byczek, więc ty się pewnie Ukraińców nie boisz, ale powiedz mi szczerze, czy pozostali kelnerzy, albo może nawet ty, jak wchodzi ekipa z Ukrainy, słyszysz ukraiński język, to prawda, że uciekasz? Nie, prawda zupełnie inna. Ludzie z Ukrainy są naprawdę bardzo kulturalni, są bardzo w porządku, stosowanie bardziej są grzeczniejsi niż Polacy po prostu i zawsze stawiają dobrego typa. Tak? Prawda. Zdecydowanie. 100%. To nie są chamy? Absolutnie. W żaden sposób. A napiwki zostawiają? Tak, zostawiają. Czyli mają pieniądze, a mogliby wysłać pieniądze na pomoc Ukrainie. No wie pan co... Nie, żartuję. Normalnie się zachowują, tak? Tak, oczywiście, że tak. Wszystko jest jak w najlepszym porządku. To dotyczy u nas, jeśli chodzi o naszych klientów, to dotyczy każdego gościa. I wyjaśniłem sobie, ja panią nie poprosiłem, żeby pani to powiedziała, ani nie zapłaciłem za takie... Nie. Tak jak mówię, zachowują się bardzo dobrze. Zresztą nawet bym nie zwróciła uwagi, gdyby było coś nie tak. Wszyscy nasi goście są na takim samym poziomie, jesteśmy bardzo zadowoleni. To jest niemożliwe, przecież Jakub Czarodziej powiedział coś zupełnie innego. On ma znajomych kelnerów. To jest nawet Jakub Czarodziej, Boże. Proste, jasne i logiczne, nie mam pojęcia. Lepiej, żebyś nie wiedział. No właśnie, nie mam zamiaru sprawdzać nawet. Byłem więcej jeszcze, byłem ze znajomym jeszcze rok temu, byliśmy w Lwowie i zdecydowanie całe chamstwo, które było na ulicach, to byli Polacy. Tyle. Nie pozwolę na te antypolskie treści, wystarczy. A propos jeszcze wynajmowania mieszkań, to mam paru znajomych, którzy wynajmują mieszkania, ale znam też dużo innych sytuacji, gdzie ludzie wynajęli mieszkanie nie tanio i oczywiście nie Polakom. Nadal komuś z naszych sąsiadów. I uwaga, są kurwa jaja. Mieszkania zostały zdemolowane, pieniędzy nie ma, pozbyć się ich nie da. Kolejna rzecz, nie Co ciekawe. Znowu masz jakąś przygodę, której ja nie miałem. Ja udostępniłem dwa mieszkania rodzinom z Ukrainy. Za darmo, jak się wojna rozpoczęła. I te rodziny, obie, już wróciły na Ukrainę. Więc potem już za pieniądze, nie tak dawno, z miesiąc temu, jednej rodzinie ukraińskiej jedno z tych mieszkań wynająłem. Normalnie wynająłem i kurczę, oni nic nie zdemolowali. Ani tamci poprzedni nic nie zdemolowali. I w ogóle... Nie musiałem się ich, jak to powiedziałeś, pozbywać, bo sami wyjechali. A ci z kolei przyjechali i płacą, i są czyści, i wszystko jest ok. Słyszałem historię o zdemolowanych mieszkaniach. O lokatorach, którzy nie płacą. O po prostu mieszkaniach w stanie dramatycznym. Na przykład były piłkarz Legii Tomasz Kiełbowicz miał takie ostatnio zdarzenie. Gość od niego wynajął mieszkanie. Mówiąc krótko, zasrał je po prostu po sam sufit i nie płacił. Tylko wiesz, to jest jeden problem. To był Polak. Znaczy nie Kiełbowicz, tylko ten gościu, co wynajął. Polak. To może to różnie jest z tymi ludźmi. Może to jest tak? Nie wiem. Ja ciebie zapytam teraz. Może to jest tak, że bez względu na narodowość można trafić na różnych ludzi. Że można trafić na Polaków,
którzy są czyści, którzy płacą, którzy dbają. Można trafić na Ukraińców, którzy nie dbają, niszczą, nie płacą. Ale też można trafić na Polaków, którzy nie płacą, niszczą, nie dbają. Oraz na Ukraińców, którzy są mega spokolokatorami. Tak tylko pytam, co, czy jest to możliwe? Bierzesz to w ogóle pod uwagę, czy nie? Liczę sytuacji opowiadających przez moich znajomych, nieznajomych. Jezu, ty masz znajomych, rany. Na ich osiedle. A nieznajomi jak ci opowiadał historię? Wprowadzili się właśnie też sąsiedzi z zagranicy. I podobno, no jest tam rozpierdol. No ta oni, kurwa, gorzej niż małpy w zoo. Gorzej. Gorzej niż małpy w zoo. Ale nie wiadomo gdzie, pamiętajcie. Prawdopodobnie jest jeszcze gorzej na tym osiedlu marsjańskim, o którym mówiłem. Oni w ogóle nie wynaleźli kibla. Gorzej niż małpy w zoo. Kolejna rzecz. Ja jeżdżę bardzo dużo samochodem. Bardzo dużo. I tu już jestem zmęczony tym. Jestem już wkurwiony. Ponieważ nasi sąsiedzi mają inny kodeks ruchu drogowego niż my. I ich znajomość naszych przepisów, znaków i tak dalej jest na poziomie żadnym. Ja oczywiście nie odbieram brawury polskim kierowcom, ale jednak przez ostatnie miesiące najwięcej niebezpieczeństwa na drodze zobaczyłem na samochodach, gdzie były ukraińskie blachy. Dodam... Człowieku, co ty w ogóle pierdolisz? Co ty pierdolisz? Teraz weź tego Najmana. Rozpędź się... I pierdolni głową w ścianę. Polacy, którzy na ograniczeniach do 60 jadą 148 albo 222 na godzinę. Którzy mają w dupie kodeks drogowy, nawet jak go znają. I znaki mają też w dupie, nawet jak je znają. Polacy, którzy przekraczają prędkość non-stop. Którzy jeżdżą, nie wszyscy oczywiście, ale tak jakbym był nim, to bym mówił, że wszyscy. Polacy, którzy non-stop powodują wypadki. Po pijaku, a to jakiś facet po pijaku wjedzie w rodzinę idącą chodnikiem i rozjedzie kobietę w ciąży. A to inny wjedzie w grupę rowerzystów. A to inny na przejściu dla pieszych kogoś potrąci. Co tydzień to oglądamy w internecie. Co tydzień, codziennie niemalże. I ty teraz będziesz mówił, że twoje poczucie bezpieczeństwa na drogach spadło, bo wjechało tu trochę samochodów z Ukrainy? Naprawdę? Serio? Przyjedź sobie w weekend do Warszawy i wejdź we wszystkie miejsca, gdzie są zakazy, zakazy postoju, zakazy zatrzymywania się, zakazy wjazdu i tak dalej i zobaczysz, na jakich blachach stoją tam samochody. Ludzie nie mogą, kurwa, dojechać do własnych posesji, bo z jednokierunkowa stoją tam, kurwa, samochody. No mówię, zgadnij, na jakich blachach. Ludzie nie mogą jechać po własne dzieci, kurwa, do szkoły, rozumiesz? Nie wyjadą z posesji, bo się nie zmieszczą dwa samochody, chuj stoi. Na początku myślałem, że trzeba koniecznie w weekend pojechać, żeby zweryfikować tą historię. Nie chciało mi się trochę czekać do weekendu, ale potem powiedział o tych dzieciach, szkole, czyli okazuje się, że to w zasadzie 7 dni w tygodniu się odbywa. Ukraińcy zastawiają polskie drogi. Mieszkańcy Warszawy nie mogą wyjechać ze swoich posesji. Nie mogą jechać do dzieci, po dzieci do szkoły, bo Ukraińcy blokują polskie drogi. Moje dziecko, 4. dzień jest w szkole. Nie odebrałem. Nie mam jak. Zablokowany wyjazd z posesji. Moi sąsiedzi, jak zawieźli 1 września dziecko do szkoły, tak do dzisiaj dziecko jest w szkole. To jest normalna sytuacja w Warszawie. Przyjedź do Warszawy i zobacz. Przyjedź i zobacz, jak parkują Ukraińcy. Tylko jak przyjedziesz, to już nie wyjedziesz, bo cię zastawią, oczywiście. Więc lepiej pociągiem przyjedź. Samochodem od razu, bo jeszcze po drodze was mogą puknąć. Znaczy, zderzyć się. Chociaż nie wiem, co on jeszcze nawygaduje do końca tego filmu. Ale dobrze, skoro to się dzieje non-stop, że oni zastawiają, to pojechałem do tej Warszawy. Znaczy, nie miałem daleko, byłem w Warszawie, ale poszedłem na miasto, jak to się mówi. I wszedłem w te boczne uliczki, żeby sprawdzić, jak ci Ukraińcy zastawiają polskie samochody. I proszę zobaczyć, co mi wyszło. Patrz, jak stanął. Niezgodnie z przepisami Ukrainy, pewnie jakiś. A nie, to skasuj, to na warszawskich rejestracjach. Nie, to nie. Szukamy dalej. Zobacz, jak zaparkował.
Na kopertę najechał. Po samym samochodzie widać, że Ukrainiec. Polacy nie mają takich samochodów. Polacy mają tanie samochody, słabe, a to rzuca się w oczy. Na pewno jakiegoś 20-letniego Ukraińca, który udaje, że uciekł przed wojną, a tutaj cieszy japę co wieczór. Zobacz, idziemy w ciemno po blachy, sprawdzić blachy. Zobacz, ukraińskie blachy. Pach! Dobra, nie nagrywaj tego, weź tam w graj jakieś... Weź ukraińskie blachy tam doklej, Adam, ty umiesz to robić, nie? Ty, a tak można stawać? Co to jest? Czekaj. Znowu jakiś Ukrainiec. Zamiast siedzieć w okopie, to tu zaparkował specjalnie, żeby nam psuć humor. Nie, znowu warszawska rejestracja, ja pierdolę. No i proszę, wreszcie mamy pojazd, który rzeczywiście zablokował wyjazd z posesji. Mieszkańcy cierpią. Proszę, jeszcze dla niepoznaki Ukrainiec polskie blachy sobie wczepił. To jest dopiero, oni kradną polskie blachy. Potem w swoje samochody ukraińskie wsadzają polskie blachy, żeby wszyscy myśleli, że to Polacy. Adam, temu już łatwo wstawisz jakieś blachy. Bo nie może być tak, że nie znaliśmy żadnego samochodu, bo powiedzą, że wiesz, że udawaliśmy. Nie, nie nagrywaj mi teraz, to tylko tak mówię, żebyś wiedział, co robić. Może i samochód polski, ale prowadził na pewno Ukrainiec. Ty, żarty żartami, ale nie znaleźliśmy ani jednego ukraińskiego samochodu. Zoba, jest ukraiński samochód. Nie pokazuj, że dobrze zaparkowany. Ale nagraj, niech widzą, że samochodem przyjechali umytym w dodatku. Zamiast w okopach siedzieć, kamieniami rzucać czy coś, koktajle Mołotowa przygotowywać, to zobacz. Zaparkował sobie pan z Ukrainy i myśli, że albo pani. Na front! Wracać. Patrz jak zaparkowali. Zaraz pójdziemy. Nie mamy zielonego pojęcia. Kto? Ale w ciemno wiemy, że... Adam? Że? Ukraińcy jak to? Tak jest, Ukraińcy. I zobaczcie jak zaparkowali. Tam gdzie nie wolno. Dobra, pierwszy się nie liczy. Ale drugi, Mercedes, na bank z Ukrainy. No dobra, chodź do tamtego, trzeciego, tamten będzie z Ukrainy. Białystok to prawie jak Ukraina. W sumie zaliczymy to. Niech mają Ukraińcy jedno złe parkowanie. I teraz proszę, dokładnie to, o czym mówił czarodziej. Z jednej strony wypasiona, ukraińska, źle zaparkowana bryka, ale taka, o jakiej marzycie codziennie. Proszę, biały Great Wall, Volex, nowka sztuka, a obok jakieś tam polskie gówno, polskiego kierowcy, nikt tym nie chce jeździć. Tak właśnie dzisiaj wygląda stolica. Nie wierzycie? Przyjedźcie i sami zobaczcie. Patrzcie, czym Polacy muszą jeździć. A Ukraińcy mu jeszcze kierunkowskaz rozbili. Przed wojną był jeszcze cały, a teraz nie ma. To kto miał rozbić, jak nie oni? Przecież 2-2 i wszystko jest jasne. Oczywiście, że Merol, oczywiście, że w macie, oczywiście, że w najbogatszej wersji. Tak właśnie Ukraińcy bujają się po Polsce. Takiej Warszawy chcieliście? Sami sobie odpowiedzcie. Ja ciebie do niczego nie zmuszam, nic ci nie narzucam. Proszę, wsiądź w auto, w pociąg, przyjedź sobie na weekend do Warszawy. Przyjedź. Pospaceruj, poobserwuj i napisz komentarz. Czy ja mogę nie pisać komentarza, tylko go po prostu zostawić, tak powiedzieć? Czy to się liczy? Mam nadzieję, że się liczy. No więc ja zostawię swój komentarz. Lubisz porównania do zwierząt, do czego jeszcze dojdziemy, więc też użyję porównania tego typu. Łżesz jak pies, czarodzieju. Łżesz jak pies. Bazujesz na tym, że twoi widzowie myślą sobie, kurczę, on opowiada historię, które łatwo zweryfikować, sam mnie zaprasza, żebym je zweryfikował, więc to musi być prawda. Siedzi jakiś typek 600 kilometrów od Warszawy, nie wiem, w Rybniku siedzi, w Rzeszowie czy gdzieś i myśli, pojadę do Warszawy i nie będę jechał, bo trochę daleko, ale skoro on to wszystko powiedział, to jest to prawda, a nic z tego, co ty wygadujesz, nic z tego, co ty wygadujesz, nie jest prawdą. Szczujesz na ludzi non-stop kłamiąc. Jesteś pierdolonym kłamcą. Zobaczysz, że to wszystko, co ja to mówię tutaj, staram się bardzo spokojnie, bez wyzwisk, dyplomatycznie, a uwierzcie, że tu to mi się chce kurwa wylać.
I teraz uwaga, w czym jest cały problem? No co w czym? Jest dawaj. Tutaj niewygodne i nieprzyjemne, co? Aż mówię, tu już się wylewa. Mianowicie jest takie powiedzenie, jeżeli przygarniesz psa do domu, zaczynasz go karmić, dajesz mu dach nad głową i ten pies gryzie rękę, która go karmi, to ten pies jest do odstrzału. Czy ktoś z was zna powiedzenie o przygarnianiu psa, który potem cię ugryzie i że tego psa trzeba zastrzelić? Czy ktoś zna takie powiedzenie? Bo ja nie znam. Czarodziej zna, ja nie znam. Jeden z nas dwóch coś sobie wymyślił. Albo jeden z nas dwóch jest niedoedukowany. Nieważne. W każdym razie, czy ty właśnie, chory człowieku, powiedziałeś, że mieszkańcy Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, nie wyrażają aż takiej wdzięczności wobec ciebie, jakiej się spodziewałeś, i w związku z tym należałoby ich odstrzelić? Porównałeś ich do mało wdzięcznych psów, które gryzą? I ty mówisz, że ty nie namawiasz do żadnej nienawiści, tylko opowiadasz historię, a każdy ma sam wyciągnąć sobie wnioski? Moim zdaniem wnioski to powinna wyciągnąć prokuratura. Moim zdaniem to ty powinieneś właśnie zeznawać, dlaczego powiedziałeś to, co powiedziałeś, bo ciebie obserwuje ponad 700 tysięcy ludzi i trzeba brać jednak odpowiedzialność za słowo. Właśnie porównałeś ludzi, którzy uciekli przed wojną na Ukrainie. Nie marzyli o tym, ale musieli uciec. Porównałeś ich do psów, które trzeba wybić. Jesteś popierdolony. I to jest eufemizm. To jest duża grzeczność z mojej strony, że akurat takiego słowa użyłem, bo mógłbym użyć jakiegoś innego, mógłbym wielu innych słów użyć, ale pozostańmy przy tym jednym. I o nic więcej się tu nie rozchodzi. Polacy z dobrymi serduszkami otworzyli ramiona, chcieli pomóc, chcieli być dobrzy. I co? Nazjeżdżało się tego tutaj, kurwa, w milionach. Czego się nazjeżdżało w milionach? Ludzi się nazjeżdżało, a nie tego tam się nazjeżdżało. Chciałeś powiedzieć co? Chciałeś powiedzieć tałataństwa? I zamiast wykazać zwykłą ludzką wdzięczność... Wykazują. Zwykłych ludzi spotykasz. Polaków na naszej ziemi traktują gorzej niż śmieci, kurwa. To chyba ciebie, ale to słusznie. Tak cię należy traktować. Gorzej niż śmiecia po tym, co wygadujesz. A Polacy jeszcze wywieszają wszędzie ich flagi i całą stolicę i inne miasta rozświetlają w ich barwach. Powiedz mi, kurwa, co tu się dzieje? Żeby chociaż jeden narodowy symbol, coś biało-czerwonego. Ale nic po prostu, nic tu nie ma. Skoro tam jest wojna, co oni tu robią? Może ja ci wytłumaczę. Mogli uciec przed wojną, na przykład. To jest jedna wersja, gdyż możesz się ze mną nie zgadzać, ale moim zdaniem każdy ma prawo do tego, żeby nie zginąć na wojnie. Nie tylko osoby bez penisa mają do tego prawo, ale osoby z penisem też mają do tego prawo. Możesz uważać, że mężczyzna ma obowiązek być mięsem armatnim, ale ja tak nie uważam. Mężczyzna, tak samo jak kobieta, ma prawo bać się zginąć. Ma prawo uciec z kraju, w którym jest wojna, po to, żeby żyć. I to, że tobie się wydaje, że każdy facet musi wziąć karabin i biec na front, na czołg, na przelatujące myśliwce, to nie jest prawda. Ludzie mają prawo się bać, mają prawo uciekać. Nawet mężczyźni. Już abstrahując od tego, że twoje pytanie jest naprawdę debilne, gdyż masa Ukraińców już przed wojną mieszkała w Polsce. Studiowali w Polsce, pracowali w Polsce. Przecież tu mieszkało kilka milionów Ukraińców. I ty się pytasz, co oni tu robią? Mieszkają. Czy to jest odpowiedź, która cię zadowala, czy też absolutnie nie? Bo powinni być wszyscy w okopach aktualnie. Co oni tu, kurwa, robią? Mieszkają. Rozumiem. Kobiety, dzieci, osoby starsze. Okej, rozumiem. Ale nie. Te osoby zostały tam. A tu... Tak, w ogóle kobiet i dzieci i osób starszych nie da się tu uświadczyć. One tam zostały. Właśnie widzieliśmy na granicy, jak tam zostawały. O
czym ty, człowieku, gadasz w ogóle? Co ty mówisz? Przez granicę dzień w dzień przechodziło tyle kobiet z dziećmi, tyle samotnych dzieci, tyle starszych osób, a ty teraz mówisz, że oni tam zostali, a przyjechali sami młodzi mężczyźni? Kto ma się złapać na taką manipulację? Czy ty naprawdę masz swoich wiernych widzów, bo masz pewnie jakichś wiernych widzów, za totalnych głupków, czy też akurat zgromadziłeś sobie totalnych głupków jako widzów? Na czym polega ta zależność? Wytłumacz. Bo opowiadasz rzeczy, które nie wytrzymują jakiegokolwiek zderzenia z jakimikolwiek faktami. Się nazjeżdżało, kurwa, w nowych Audicach, BMW-kach. Volvo. Jakie jeszcze marki znasz? Jeszcze jakąś Infinity, markę daj. Jeszcze. Porsche, Ferrari. O. Kurwa, przyjedź do Warszawy i zobacz, co jeździ na ukraińskich blachach. I to są, kurwa, młode chłopaki. Codziennie, jak jadę Warszawą, mijam je Porsche na ukraińskich blachach, Ferrari na ukraińskich blachach, Infinity, Volvo i co tam jeszcze mówiłeś? Nie pamiętam już. Codziennie mnie te samochody mijają. Ja już myślę, że oni mnie śledzą. I w każdym siedzi młody chłopak z Ukrainy. To jest w ogóle niebywałe. Ja już w ogóle do nich, ja na światłach ich pozdrawiam. Podjeżdża gościu w Ferrarce, ja już mówię, cześć Sergiej, on mówi, cześć, znowu się widzimy. Tobie się wydaje, że ludzie ci będą wierzyć w te opowieści? Oczywiście, że zdarzają się pojedyncze dobre samochody, które zwracają na siebie uwagę. Tak samo jak Polacy jeżdżą dobrymi samochodami i czasami zwracają na siebie uwagę. Na przykład możesz też mieszkać w Hiszpanii i może przyjechać jakiś nowy Polak Bentleyem. I no trudno, no widocznie zarobił to ma. Co ma teraz, o co chodzi? Lewandowski jeździł Bentleyem w Barcelonie, jakby co, młody Polak przyjechał, sąsiedzi mówił, kurwa, młody Polak iż przyjechał. Co to ma być w ogóle? Dobra. Czyli tam jest wojna? A oni tu, kurwa, z iPhonikami w ręce, w japonkach po ulicy, w zajebistych furach chodzą i, kurwa, się lansują, robią... Chodzą po ulicy w zajebistych furach, w japonkach i z iPhonami w ręce i się lansują. A ja myślałem, że ciężko pracują, że gdziekolwiek wejdziesz do jakiejś klatki, to jak spotkasz kogoś, kto sprząta, to najczęściej jest z Ukrainy. Jak spotkasz kogoś, kto zamiata liście, to najczęściej jest z Ukrainy. Jak spotkasz kogoś, kto... jeździ Uberem, to bardzo często jest z Ukrainy. Oni wykonują ciężką pracę, pracują tam, gdzie często Polacy pracować nie chcą. A ty opowiadasz o jakichś gościach, co chodzą się lansować z iPhonikami w japonkach. Ilu ich jest? 12? 28? 128? Czy może 2 miliony tak ludzi chodzi? Przepraszam, nie da się przejść, bo goście w japonkach chodzą z iPhonikami. Uwierz no, w co ci mam uwierzyć? Niesamowicie byłoby mi przykro, gdybym faktycznie widział, że ci ludzie pouciekali stamtąd, chodziliby tu przygnębieni, faktycznie w tych przysłowiowych potartych portkach. Jakie jest przysłowie o potartych portkach? Smutni, zamyśleni, ale to tak nie wygląda. Okej, okay. Czyli ty byś zaakceptował tych wszystkich Ukraińców, gdyby mieli brudne, podarte spodnie. Bo jak mieli normalne spodnie na Ukrainie i spakowali je w walizkę i przyjechali tutaj, albo mieszkali tu wcześniej i kupili sobie spodnie w sklepie, to teraz powinni je ujebać czymkolwiek w błocie, pociąć nożyczkami, żeby Jakub Czarodziej powiedział: okej, już mnie nie wkurzają. Wyglądają tak źle, że już czuję się dobrze przy nich. Już mi się to podoba. Już jak chodzę obok, to wiadomo, kto tu jest kim. I już Jakub Czarodziej się czuje dobrze i swobodnie na ulicy, bo ten gościu wygląda źle, a ja wyglądam dobrze. Wtedy byś się czuł, okej, tak? Jakby on był przygnębiony, ten gościu. Pół roku trwa wojna i on cały czas ma chodzić i chlipać. Wojna na Ukrainie. I wtedy ten Jakub Czarodziej mówi: nie przejmuj się, tu nie ma wojny. Wylansowany w czapeczce do tyłu. Swoją drogą wygląda jak Szymon Marciniak z tatuażami. Nie mogę tej myśli się pozbyć, że to jest jakiś wkręt, że to Szymon Marciniak odgrywa jakąś rolę, że założył czapeczkę i się pomazał tu flamastrem na szyi. Ale Szymon Marciniak nie jest chyba aż takim jajsarzem. Chyba, nie wiem. No w każdym razie Jakub Czarodziej
zaakceptowałby tych Ukraińców, gdyby naprawdę widział, że są totalnie smutni, pogrążeni w rozpaczy. Wtedy okej, okay, a jak tylko się... Kurwa, czy ty się uśmiechnąłeś czasem? Czy ty się uśmiechnąłeś? Wynocha na Ukrainę. Czy ty masz czyste buty? Czy ty myślisz, że my tu chcemy człowieka z czystymi butami? Tylko Polacy mogą mieć czyste buty. Jakub Czarodziej. Wszystko poszło w górę. Moi rodacy zaczynają bankrutować. Zaczyna być naprawdę bieda. Zaczyna być naprawdę, kurwa, nieprzyjemnie i ja naprawdę mega, kurwa, współczuję tym ludziom. Mhm. Zresztą, uwaga, osobiście jako przedsiębiorcy też było bardzo, ale to bardzo, kurwa, ciężko i nikt mi nie pomógł, a tylko każdy patrzył, czy ja pomagam. Równy rok temu Polak za swoją wypłatę kupił x rzeczy, zrobił x opłat i mu zostało. Aktualnie nie starcza mu to i zaczyna już się zadłużać. Mhm. Moi znajomi opuszczają mieszkania, w których jeszcze mieszkali parę miesięcy temu, bo im tak podnieśli czynsz i tak dalej, że nie są w stanie tego płacić. I kurwa mieszkają już na obrzeżach, mieszkają w mniejszych mieszkaniach, w mniejszym standardzie, nie mają na to pieniędzy, po prostu. Masa osób zmienia miejsce zamieszkania na tańsze, a z buta od razu wchodzą Ukraińcy na to miejsce. I to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo czyż to nie sam Jakub Czarodziej jakoś w szóstej minucie, czekaj, znajdę to. A propos jeszcze wynajmowania mieszkań, to mam paru znajomych, którzy wynajmują mieszkania, ale znam też dużo innych sytuacji, gdzie ludzie wynajęli mieszkanie nie tanio i oczywiście nie Polakom. Okej, czyli masz znajomych, którzy musieli się wyprowadzić ze swoich mieszkań, gdyż już nie było ich stać na to, żeby w tych mieszkaniach mieszkać, bo czynsze poszły w górę. I masz znajomych, którzy mieli swoje mieszkania i wynajęli te mieszkania Ukraińcom za wysoką stawkę. Mówiąc krótko, jedni twoi znajomi wyrzucili innych twoich znajomych, Polacy wyrzucili Polaków, ci Polacy podnieśli czynsz tym Polakom i ci Polacy musieli się wyprowadzić, a ci Polacy wzięli więcej pieniędzy od Ukraińców. Znaczy, mówiąc wprost, jedni twoi znajomi wyrzucali innych twoich znajomych, wszyscy są Polakami, ale ty obwiniasz o to Ukraińców. Czy ja coś pomyliłem? Masz bardzo dużo znajomych, swoją drogą zazdroszczę, twoi znajomi są wszędzie. Natomiast jeszcze raz. Twoi znajomi, którzy posiadają mieszkania, wpuścili Ukraińców. I tam jest teraz gorzej niż w zoo, jak mówiłeś. A inni musieli, Polacy, opuścić swoje mieszkania, żeby wprowadzili się tam Ukraińcy. Czy nie widzisz, że to jest właśnie to, co można nazwać zamkniętym obiegiem, bo tego sformułowania na początku użyłeś? Że ty krytykujesz swoich znajomych własnych? W ogóle nie zaświeciła ci się lampka troszeczkę? Wiadomo, że nie. Bo ja z tego co widzę, przyjedź, zobacz, sam, kurwa, oceń, sam. I zobaczysz, kto jest, kurwa, chujowszy tutaj sytuacji. Studenci, Polacy, którzy, kurwa, nie mają na wynajęcie pokoju, czy nasz sąsiad, który ma 22 lata, jeździ Ferrari, kurwa, po Warszawie. Ma 22 lata, jeździ Ferrari. To jest absolutna norma wśród 22-latków z Ukrainy. Każdy, kto tu przyjeżdża Ferrari, albo sobie na dzień dobry kupuje. Oni się podobno tak rozpoznają. Nawet te blachy nie są potrzebne. Jak jedzie Ferrari, to wiadomo, że jedzie student z Ukrainy. Mam wrażenie, że wielu moich widzów ma wśród znajomych Ukraińców, studentów z Ukrainy, normalnych ludzi z Ukrainy. I sobie odpowiedzcie sami na pytanie, ilu z nich jeździ Ferrari. Jak można zestawić polskiego biednego studenta z jakimś wymyślonym, tak sądzę, 22-latkiem z Ukrainy? Bo to jest znowu to samo, jak ja bym powiedział, że studenci w Hiszpanii nie mają na pokój. Muszą się wyprowadzać z Barcelony do miejscowości pod Barceloną, bo w Barcelonie już mieszkają inni. I przyjeżdża Polaczek, młody chłopak, iPhone albo Huawei, nie wiem co teraz, Louis Vuitton, podjeżdża Bentleyem jednego dnia, następnego dnia czym innym, następnego dnia jeszcze czym innym.
I czym on się zajmuje całymi dniami? Na 2 godziny z domu wychodzi tylko. A potem wraca i nic, i się leni. A żona zadowolona, opala się. Dzieci do zagranicznej szkoły, no wiadomo. A biedny student z Barcelony co? Nie ma na czynsz. Nawet nie ma własnego basenu. No kto ma kurwa gorzej? Ja nie widzę u nich tego smutku, tego przygnębienia, tych złamanych serc, tą całą sytuacją. Nie. To jest człowieku kurwa świetna zabawa. Smutku nie widzisz. To może spróbuj z nimi porozmawiać. Może podejdź do zwykłej osoby z Ukrainy, która tu przyjechała w marcu, w kwietniu. I sprawdź, spójrz głęboko w oczy i sprawdź, czy nie widzisz tam smutku. Czy widzisz wyłącznie radość. Może trafiamy na innych ludzi, nie wykluczam tego. W sumie chciałbym, żebyśmy zawsze w życiu trafiali na innych ludzi, tak naprawdę. To by oznaczało, że nasze drogi się specjalnie jakoś nie krzyżują, bo nie chciałbym, nie to, że się ciebie boję, tylko nie chciałbym obcować w takim towarzystwie. Natomiast bądź uczciwy, pójdź do osoby z Ukrainy, która tu przyjechała po wojnie, spójrz w oczy i sprawdź, czy dostrzeżesz tam troszeczkę smutku. Przyjedź i sam zobacz. No i oczywiście na sam koniec, w stolicy mojego kraju, gdzie mieszkam i żyję 31 lat, cała stolica jest w ich barwach. Rewelacja. No. Ile można w ogóle, ile razy można to powiedzieć? Przyjedź i zobacz, stolica w ich barwach. Tyle warte są te twoje wszystkie gadki. Stolica w barwach Ukrainy. Cała stolica jest w biało-czerwonych barwach. Lamusie. Kurwa, co to ma wspólnego z pomocą? Ja rozumiem taką sytuację, że dobra, w jeden weekend cała Polska zaświeciła w ich barwach. Solidarni, pomagamy, współczujemy, ale potem powinno wszystko wrócić do normy. A to tak nie wygląda. Rozumiecie to? W jeden weekend powinniśmy to odfajkować. Zróbmy weekend solidarności z Ukrainą w połowie lipca na przykład. I wtedy świecimy w ich barwach wszystkie budynki, mówimy hej Ukraina, hej. A potem wróćmy do normalnego życia. Tydzień czego może być? Nie tydzień, weekend. On mówił, że weekend, tydzień to za dużo. Weekend dobrej pogody, albo świętujmy weekend bez auta, albo weekend cocker spaniela, albo weekend kotów domowych, coś takiego, weekend anestezjologów. Wymyślajmy sobie jakieś weekendy i upchnijmy między to weekend solidarności z Ukrainą. Jak nas zapytają, czy byliśmy z nimi solidarni, to powiemy, człowieku, zrobiliśmy dla was kurwa weekend, rozumiesz? Weekend zrobiliśmy i to w lipcu. Nie, że w listopadzie, jak nikt nie wychodzi z domu. W lipcu zrobiliśmy weekend. W lipcu w ogóle będzie taniej, bo późno robi się ciemno. Będziemy mogli krótko podświetlić te wszystkie budynki. To jest dobry pomysł. Odfajkujmy to jednym weekendem, wtedy Jakub Czarodziej powie dobra, weekendzik, fajnie, jest zrobione, Ukraińcy tam, pobrudzić sobie spodnie, żebym nie musiał na was patrzeć, jak tam chodzicie czyścić czy coś, posmutnieć i wtedy już jest Polska taka, jakiej sobie Jakub Czarodziej życzy. Moi znajomi przedsiębiorcy opowiadają mi, że pod ich różne... Ile on ma znajomych? Ja robię się zazdrosny. Jego znajomi wynajmują inne mieszkania, wynajmują od innych mieszkania, wynajmują pokoje w bardzo różnych cenach, jak już powiedział. Są menadżerami restauracji, są kelnerami, mieszkają na osiedlach pełnych Ukraińców, gdzie jest gorzej jak w zoo. Gdzie on jeszcze miał znajomych? Teraz usłyszymy, gdzie ma. Czy tam różne usługi, jakie moi znajomi mają, podjeżdżają właśnie nasi sąsiedzi bardzo, bardzo wypasionymi furami i chcą wszystko za darmo, bo oni są pokrzywdzeni, oni za darmo, oni... Kurwa, moi znajomi ledwo na ZUS mają już, bo jest tak chujowo, a oni kurwa podjeżdżają za darmo, jak ktoś im powie, nie, u nas trzeba zapłacić, wyzwiska, krzyki, wrzaski, kurwa, rzucanie, co im wsiadają, kurwa, w nową Betę, Audice, w Porsche i odjeżdżają. Co? Podjeżdża Porsche na ukraińskich blachach pod jakieś usługi w Polsce i chce za darmo, jak nie dostaje, to wyzwiska, krzyki i rzucanie czymś? W sensie, jakie usługi? Że pod salon fryzjerski podjeżdżasz i mówisz, przy pani mi ostrzyże, a ona mówi, jak pan zapłaci 50 zł, a on mówi, ty k***wo jestem z Ukrainy, jop twoja maś, bo on rozwala?
To się dzieje? Czy na myjnię samochodową podjeżdżają i chcą, żeby za darmo im umyć? Nie spotkałem się z tym jeszcze. Jakie to usługi, drogi czarodzieju, mają twoi znajomi, że non-stop podjeżdżają ekskluzywne ukraińskie samochody i żądają za darmo wykonania jakiejś usługi? O czym konkretnie mówisz? Będzie nam łatwiej się do tego odnieść. Powiedz mi. To na przykład na McDrive'a, jak podjeżdżają, odmawiają zapłaty za cheeseburgera i rzucają tym cheeseburgerem po całej restauracji? Coś mi się, czarodzieju, wydaje, że znowu pierdolisz. Pokrzywdzeni, no ofiary wojny, kurwa. Powiem wam tak, tego wszystkiego jest bardzo dużo i nie chcę mi się o wszystkim naprawdę opowiadać, bo to by parę godzin musiał trwać. Jedynie wam powiem, że serce pęka po prostu. Serce pęka, ale jednocześnie i we mnie, i w wielu innych osobach się już gotuje. I to się kurwa źle skończy. Ja wam mówię, to się kurwa źle skończy. Ja też ci mówię, że to się kurwa źle skończy. Ja ci mówię, gdyż nie można takich rzeczy wygadywać bez konsekwencji. Będziesz wytykany palcami jako zjeb. To jest pierwsza konsekwencja. Ludzie będą wiedzieli od teraz, że jesteś zjebem. To jest jasne dla wszystkich. Oprócz tego, mam nadzieję, zapuka do ciebie prokurator. Więc to się źle skończy. Twoje książki nie będą się już za dobrze sprzedawać, bo dobre sieci już nie będą cię chciały u siebie. Generalnie będziesz prześladowany we własnej głowie. Będziesz myślał, że jesteś jakimś męczennikiem. Będziesz ceniony wśród odklejeńców w tej swojej bańce, ale normalni ludzie powiedzą: Jakub Czarodziej to ten, co kazał strzelać do Ukraińców jak do psów? No tak, ten. Jesteś pod wieloma względami skończony. Po prostu. Więc masz rację. To się kurwa źle skończy. Jakub Czarodziej wystąpił w koszulce z napisem dystans. Chyba miała sugerować, że on ma dystans, a nie, że trzeba trzymać dystans od takich ludzi jak on. Nie wiem, no, jaka jest interpretacja prawidłowa tej koszulki, ale zakładam, że chodzi o to, że on ma dystans. Ale okazuje się, że z tym jego dystansem to sprawa jest co najmniej dyskusyjna. Gdyż w momencie, gdy jego całe exposé nie spotkało się z należytym poklaskiem, okazało się, że Jakub nie wytrzymuje ciśnienia i napisał na Instagramie tak: Moi drodzy prężni hejterzy, może to o mnie, zapraszam do konfrontacji w cztery oczy, bohaterzy zza ekraników smartfonów. No dobra, ale to znaczy, jak ja ci mówię i ty mnie oglądasz, to już wystarczy, czy muszę ci face to face powiedzieć, że mam się za chorego zjeba? Znaczy, mogę ci to powiedzieć, zapraszam. Ile wy dziewczynki w męskich skórach macie lat, żeby mnie obrażać w komentarzach za moimi plecami? Jeśli chodzi o mnie, to 40. Albo wysyłać mi jakieś durne obrazki. To jest poziom waszej męskości? Gardzę takim zachowaniem. No, w porządku. Jeżeli ci przeszkadza moja osoba, to nie zwracaj na mnie uwagi i omijaj szerokim łukiem. Jeśli ci przeszkadza ukraińska flaga, mieszkaniec Ukrainy, jeśli ci przeszkadza Ukrainiec w Ferrari, to po prostu nie zwracaj na niego uwagi i omijaj szerokim łukiem. Proste, proste. Wystarczy się zastosować do własnych rad. Nie ma nic łatwiejszego. Bo nie każdego można bezkonsekwentnie obrażać. PS. Wielu z was ma już zagwarantowaną wizytę mej osoby. Świat jest bardzo mały. Wizytę twojej osoby? Ty wyślesz swoją osobę? Masz jakąś... że ty z tego wkurwu wyszedłeś sam z siebie, jak to się mówi, i teraz będziesz sobie leżał na kanapie, a twa osoba przyjdzie do mnie? Wtedy bym się faktycznie zesrał ze strachu, jakby taki duch przyszedł Jakuba Czarodzieja. Bym pomyślał, kurwa, to jest prawdziwy czarodziej. Ja pierdolę, myślałem, że to tylko jest jakiś patus wydzierany, a to jest, kurwa, prawdziwy czarodziej. I wysłał jego osobę do mnie i ta osoba mnie nawiedza. Te twoje pogróżki, wiesz, ile są warte? Tyle, ile twoje nagranie. Skompromitowałeś się, chłopie. Jak chcesz przyjechać tu do redakcji, nie wiem, i co, bić mnie, to zapraszam, ale to wyjdzie na to, że to nie Ukraińców trzeba się bać, tylko ciebie z wydzieraną białą, czerwoną flagą. Że ty opowiadasz, że Ukraińcy biją, wywracają, a się okazuje, że to ty chyba.
Nie wiem, mnie żaden Ukraińc jeszcze nie straszył, a teraz czuję się przestraszony. Znaczy bardziej tego ducha niż... bardziej tej twojej osoby niż samego ciebie. Ale w porządku. Do zobaczenia, napisał serduszko, w sensie, że nas odwiedzi wszystkich. No do zobaczenia, no. Do zobaczenia. Pozdrawiam cię, czarodzieju kochany. Mam nadzieję, że znikniesz. Co to ma być? Czy my jesteśmy w Rzymie? W Genui? Dlaczego tu wisi włoska flaga? A nie, Polska. Jednak polskie też są flagi. To jednak w Polsce jesteśmy. Uff, bo już się bałem. Już się bałem. Normalnie ch**y mnie strzeli zaraz. Jest Mexico City? Czy co to jest? Kto to powiesił? Kto to powiesił? Kto na to pozwala? Polska. Najlepiej wszystko w obcych flagach, a polskiej się wstydzić. Naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empik Go.